Witamy serdecznie na kanale Geekosfera. Jesteśmy nadal na Pyrkonie. Jesteśmy w hali wystawców. Jest z nami przedstawiciel hangaru potworów. Dobrze wypowiedziałem? Z potworami. Hangar z potworami, przepraszam. Przedstawiciel Guni, który opowie nam, co można spotkać na jego stoisku. No, generalnie się zajmujemy szeroko pojętą fantastyką modelarzy, można by powiedzieć. Robimy najróżniejsze rzeczy od własnych projektów albo własnych pomysłów, bo na przykład dioramki, czy tam modele na odwzorowaniu terenu z różnych uniwersów. No, generalnie, no, to właściwie tyle. I od ilu lat się już tym zajmujesz? No, ja już z modelacją, to modelacją zacząłem się zajmować już jakieś chyba z 20 lat temu, ja bym dobrze pomyślał. No, a tak takim właśnie podejściem typu fantastyka naukowa, czy tam modelarstwo typu what if, fantasy i tak dalej, to powiedziałbym, że ostatnie 10 mniej więcej. Tutaj właśnie też mamy te modele. Mnie fascynuje ten model. No, co to jest za ustrojstwo? No, to jest Batmobile z animowanego serialu Batman. Pochodzi, to jest tak na dobrą sprawę przerobiona zabawka, którą odpowiednio żeśmy przemalowali, trochę jeszcze elektroniki do środka weszło, bo na przykład chyba nie widać, ale ma zrobione świecące światła. Wewnątrz kabiny się niestety zepsuło oświetlenie też kokpitu, no ale poza tym no, to jest właśnie ten z serialu animowanego pierwszego. Słuchaj, ja mam swoje lata i jak widzę pewne rzeczy, które pamiętam z lat młodości, czyli tamte 5 lat temu, wiadomo, że tutaj byliśmy młodzi jeszcze, i muszę to poruszyć. Sequest, serial, który chyba był raz nadawany w Polsce, bo nie okaże, że będą jakieś powtórki, a każdy z naszego pokolenia to zna. Skąd pomysł na taki model? Znaczy, to generalnie kolega upolował akurat, bo powiem jedną rzecz. Generalnie modele Sequesty są dość rzadkie i dość astronomiczne CD osiągają, bo były dość niedużych seriach wpuszczane, no, ale to było jedno z takich bardziej charakterystycznych widowisk, więc no, po prostu jak się widzi coś takiego w dobrej cenie, to się nie zastanawia, tylko kupuje i później maluje. Czyli kupuje, czyli na przykład hobby drogie. Też zależy, bo są modele, które potrafią niezłe ceny osiągać, ale większość tego, co my robimy, to tak na dobrą sprawę kosztuje nas przede wszystkim czas i pracę naszą własną. No, na przykład teren na podstawkach, no to jest robiony z różnych ogólnie dostępnych materiałów. Nie wiem, my tu na przykład stosujemy takie rzeczy jak zwykły piasek, kamyczki, tam przerobiony okręt Battlestar Galactiki na przykład jest na kubkach żużlu postawionych, które robią za asteroidy. Albo na przykład soda oczyszczona jak na tamtej dioramce z pojazdami wojskowymi w śniegu. No, ta diorama, tak? Tutaj o tej mówimy? Ona jest taka dość, powiem, no, ciekawa. Tak, tak. To jest jeden z nowszych projektów. Inspirowany trochę grą Red Alert 2 generalnie. I no, wykorzystałem tutaj dwa modele, znaczy mocno przesmodyfikowane, powiedziałbym. Nie kosztował jakiegoś majątku. No i no nie, całość się mniej więcej zamknęła, jak wezmę wszystkie materiały, które tu są użyte, elementy, w okolicach 400 zł, powiedzmy, mniej więcej. Czyli jeszcze tragedii nie ma. Widzę modele tutaj ze Star Treka, tak? Dobrze rozpoznałem? No, oczywiście. Jednak, romulańskie, bo tu musimy zaznaczyć, że klub jest z miasta Kraków, ale to nie jest romulański. Nie jest romulański, ale wstyd teraz. Wstyd, kasujemy to, to się wytnie. To jest fanem Star Treka, tak? Nie, ja jestem z Geekosfery, ja w ogóle jestem Star Trekiem się nie zajmuję. Redaktor Śmiechowski zajmuje się recenzjami Star Treka, ja to tam... Dajmy, że jakieś komedie mogę zapisać, czy coś takiego. No, znaczy generalnie Bird of Prey klingoński, ten najbardziej standardowy model, jeszcze chyba z lat 70, jeśli mnie pamięć nie myli. No i obok jest kartezjański Galor. Bo klub jest z Krakowa. Tak, tak, z Krakowa. I z tego, co pamiętam, tam był klub fanów Star Treka romulański. Tak, kiedyś sobie było takie coś, co się zwało Empire i stąd może pomyłka właśnie. Tak was kojarzę właśnie, jeszcze z tych starych czasów. To właśnie jest ten problem, jak już tyle lat się człowiek to przychodzi. No, to prawda.
No nic, nie będziemy więcej męczyć. Świetna wystawa. Powiedz jeszcze naszym widzom, jak do Was trafić, bo tutaj moim zdaniem organizatorzy się nie popisali. Jesteście troszeczkę w takim miejscu. Trzeba wiedzieć, gdzie iść, żeby trafić. To generalnie jest budynek Centrum Kongresowego, poziom 0, czyli ten najniższy dostępny. Chyba to się jeszcze nazywa Hala Ziemi, ale nie jestem pewien do końca. W każdym razie zapraszam, bo poza nami jest jeszcze cała masa innych fajnych rzeczy do zobaczenia. No. Jasne. Dziękujemy za rozmowę. Powodzenia i widzimy się za rok. Dokładnie. Dziękujemy. Udało się tym razem?